Yo, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Matwia, to jest kolejny odcinek Indie Game Time. Tym razem zagramy sobie w grę pod tytułem Ectopia, stworzoną przez studio Alpaca League Sea. Z tego co pamiętam, jeszcze wam pokażę ogólnie autorów, którzy tą grą się zajmowali. Azir Sanchez, Eder Beldad, Instructor Thomas Comair, Prezydent Claude Comair. Nie mam żadnego pojęcia, czy dobrze przeczytałem ich imiona i nazwiska, ale mniejsza z tym. Jak już możecie zauważyć, już na samym początku towarzyszy nam taka bardzo mroczna muzyka w tle oraz bardzo fajny efekt najeżdżenia na napisy i wtedy mamy dźwięk z pianina, tak? Mogę jeszcze wam pokazać opcje, jeżeli was to ciekawi. Tak one wyglądają. Ogólnie ta gra jest stworzona do eksploracji. Jest dość znana w środowisku Oculus Rifta, także to chyba będzie na tyle wstępu i przejdźmy sobie do gry. Okej, mam jakąś koseczkę. Nie wiem, co ona tutaj robi. WASD, tak? Możemy się ruszać. Mogę skakać. Mogę wysoko skakać. Okej, gdzie my jesteśmy? W jakimś kosmosie? W galaktyce? Nie mam pojęcia. Ale idziemy do światełka. Do światła. Niech stanie się światłość. Nothing you are. Make the wrong turn and think will you ever be. Dobra. Gdzie nas przeniesie? Wow. Gdzie my jesteśmy? Zmieniła się muzyka na taką bardziej spokojniejszą. A ciężko mi cokolwiek zobaczyć przez te... śluzy. Tu mogę... Okej, mogę iść do przodu. The world is yours to explore. Czyli świat jest nasz dla eksploracji. Chyba tak się to tłumaczy. Mamy tam jakieś słońce, jakieś budynki. Nothing is out of reach. Czyli idziemy jakimś sobie labiryntem, chyba. I ciekawe, gdzie on nas poprowadzi. Jestem bardzo ciekaw. Wspinać się nie mogę, raczej. Na przyciskach myszy również nic nie mogę zrobić. Co to jest? Jakieś UFO? Trust me. Okej, zaufam ci. No, powiem wam, że całkiem ciekawie to wygląda, jednakże nie wiem, jak mogę się stąd wydostać, o ile się da, ponieważ to by była fajna sprawa, gdybym mógł zwiedzić więcej rzeczy tutaj. Jak na razie tak mi się zdaje, że przechodzę w kółko. Czy są jakieś drzwi? Some doors are meant to be opened. Ale jak je otworzyć? To jest też bardzo dobre pytanie. Wyglądają się... No tak, wyglądają na otwarte. Znaczy w sumie nie za bardzo, ale... Byłoby spoko, jakbym je otworzył, tylko nie wiem jak. Może coś tutaj zrobię? Nie. Idziemy dalej, może coś... Wpadniemy na coś ciekawego. Some are not. Dokładnie. Czyli jednak nie były. Dobra, wskakujemy w kostkę. Nic się nie stało. O! Oh. Sprawdźmy teraz, czy drzwi zostały otwarte. O tak, są otwarte. Dobra, już nie ma drzwi i idziemy sobie dalej w tym labiryntem, ale gdzie zajdziemy, to czort wie, nikt nie wie, gdzie uda nam się dojść. Cały czas mamy właśnie te takie wloty powietrza, nie wiem, takie dziurki w ścianie, dziury w ścianie. Fajnie to wygląda nawet, te cienie, oświetlenie, nawet zrymowałem, też spoko wyglądają. Tam nie pójdziemy, pójdziemy tutaj.
Kurde, ja bym chciał jakąś akcję tutaj. Żeby coś się działo. Czy coś się stanie, jak spadniemy w dół? Może lepiej tam iść. Skaczemy w dół, może coś się stanie. Blup. Czy gdzieś nas przeteleportowało? Nie, tutaj, okej, czyli tam jednak nie możemy wskakiwać w takie dziury. Na to wygląda. Łup. Coś tu mamy. Lost? Zgubiony? No tak troszkę, bo ten labirynt wydaje się dość taki straszny. You are here. Wow, dokładnie. Jestem tutaj. Czyli to na tyle tutaj? W tej sekcji? Dobra, idziemy sobie dalej. Pójdziemy tam. Może coś się ciekawego uda znaleźć. Może tędy? Może. Nie, jednak nie, ślepa uliczka. No trudno. Cały czas słyszę jakby te samolociki takie tutaj latały. Znaczy, ciężko tą kostkę nazwać samolotem, więc... mamy kolejne drzwi. Musimy znaleźć chyba kostkę, żeby je otworzyć. Także pójdziemy sobie w tamtą stronę i prawdopodobnie uda nam się znaleźć tą kostkę. Ale nigdy nie wiadomo. Tutaj nie... Może tu coś będzie? No, chyba też nie. No cholera, już się prawie zgubiłem. No, nie wiem, gdzie jestem. Ciekawe, czy potem wrócę. Chyba tutaj nie mogę jednak iść. Ciekawe, czy potem wrócę pod te drzwi. Bo droga jest troszkę kręta. Ale bardzo fajnie to wygląda nawet. Wow, wow, wow. Troszkę tak szybko się tutaj idzie i można łatwo wpaść w takie dziury. Some paths are useless. Dobra, nie możemy jednak tutaj. Tylko co mi to mówi? No jest troszkę lipa. Bo potrzebowałbym tej kostki, żeby otworzyć drzwi. Ciężko, ciężko. Może się samo jakoś otworzą? Byłoby spoko. Może tutaj coś się uda znaleźć? Może coś się otworzy? Nie, jednak nie. Lipa. W ogóle jak my wysoko skaczemy. I długo. Wow, mogę przejść tędy. Ale gdzie teraz jestem? Fuck. Ja tu chyba byłem. Na pewno tutaj byłem. Ale pójdziemy jeszcze raz tą stroną. Przeciśniemy się tędy. I tu będą te drzwi pewnie. Tak jest, ale są dalej zamknięte. No jak je otworzyć? Masakra. Nie mam pojęcia. Może jest jakieś przejście? Dziwne, śmieszne. Nie ma. Gdzie ja byłem? Może z tym trzeba jakoś się zabawić, żeby otworzyć te drzwi. Byłoby spoko. A szkoda, że się nie da wkoczyć i się odbić od ściany, to może bym jakoś dostał tą kostkę, ale wątpię. No tak, jestem tutaj. No, nic nie mogę jednak tutaj zrobić, no. Kurde, co takiego mogę zrobić? Nie mam pojęcia. Ale gra ma całkiem fajny klimat, moim zdaniem.
Dość taka zagadkowa gra. Drzwi dalej zamknięte. Lipa, lipa. Jest lipa, powiem wam. Nie wiem, jak otworzyć te drzwi, no masakra. No, nie lada gratka, nie lada zagadka. A jeżeli graliście w tą grę i wiecie, to prosiłbym o napisanie odpowiedzi, jak otworzyć te drzwi. Bo ja już chyba nie dam rady. Może skoczę sobie tutaj. Aha, już tu skakałem i mnie wróciło właśnie tutaj. Dobra. No ja nie wiem, nie mam pojęcia. Także to chyba będzie na tyle z gry Ectopia. Jeżeli ci się spodobało, to daj lajka w górę, łapkę w górę, skomentuj filmik i subskrybuj po więcej. Także ja ci dziękuję za oglądanie i trzymaj się. Cześć.